Może kawy? Kawa. Kawa mam dla pana. Pije się pan kawy? Kto tam? Słoneczny, gazetki mam dla pani. Dzień dobry, panie Janku. Czekałam na pana cały dzień. Życie kobiet, sport, Warszawa codziennie. Czy coś dzisiaj jeszcze, czy to co zwykle dla pani? To co zwykle. Proszę bardzo, mi miło, że pan wszystko pamiętał. Nie ma sprawy. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję, do widzenia, miłego dnia. Ale proszę poczekać, bo ja mam taką sprawę, z którą sama sobie nie potrafię poradzić. No, dzisiaj się naprawdę śpieszę. Przepraszam bardzo. Ale proszę, bo ja bardzo potrzebuję męskiej ręki. Dobrze, byle szybko, mam się urwanie głowy. Zapraszam. Proszę sobie tutaj usiąść, ja zaraz przyniosę narzędzia. Chwila, to je znajdę. Napije się pan kawy? Nie trzeba. Rozumiem, że mam pani w czymś pomóc. Naprawić coś? Tak. Naprawić. To się zepsuło, to musi pan naprawić, lampa się zepsuła. Ale ja zaraz przyniosę narzędzia, chwila, znajdę. Ładne te rakietki. Grywa pani w badmintona? Tak. Tak, ja gram w badmintona, ja uwielbiam badmintona, ja codziennie gram z moimi znajomymi w badmintona, po prostu tak wychodzimy sobie i gramy. Badminton. Tak, ja uwielbiam wtedy, jak się tak podrzuca i piłkę paletką. Świetna zabawa. Przepraszam, ale ja naprawdę muszę iść. Ale ja zrobię panu kawę. Nie, ale naprawdę dziękuję, nie trzeba. Ale ja naprawdę mam dla pana kawę, Nie, dziękuję. Proszę poprosić kogoś z sąsiadów o pomoc. Nie! Proszę poczekać. Ja zrobię panu kawę. No niechże pan wypije tą kawę! Nic sam nie potrafisz zrobić. Patrz, jaką ci fryzurkę zrobiłam. Miałeś kiedyś taką? Wiem, że nie. Aj, tutaj będzie mały śniaczek. Ale nie przejmuj się, do wesela się zagoi. W ogóle widziałeś? Patrz, jaką sukienkę kupiłam. Skarbie! Patrzysz w złą stronę. Co ty byś bez mnie zrobił? Patrz, co dla ciebie mam. Nasze ulubione danie. Ach. Kto by pomyślał, że minął już tydzień? Wiesz co?
Powiem ci szczerze, że nigdy nie miałam szczęścia do facetów. Cały czas rozmawiali z innymi za moimi plecami. Spotykali się beze mnie. Co oni myślą, że mogą rządzić tym światem? Że ja naprawdę nie mam uczuć? Że mogą robić wszystko bez pozwolenia, bez żadnych konsekwencji? Ale nie ty. Ty jesteś idealny. Idealny mężczyzna. Po raz kolejny patrzysz w złą stronę. Skarbie.